Jak zwykle rozpocznę od pewnego obrazu, ilustracji. Dobrze się naszym umysłom nastraja na temat, który dzisiaj będzie. Ale obraz, którym chciałbym się posłużyć na początku, będzie trochę przerażający. Jeden z najbardziej przerażających obrazów, jakie w życiu widziałem. Pochodzi z pewnego filmu. Jak o nim pomyślę, to wielki żal się we mnie wzbudza. Dwoje ludzi, chłopak i dziewczyna, wpada w ich ręce spora suma pieniędzy. Gdy zobaczyli te pieniądze, wpadli w zachwyt, poczuli się wolni. Zostawimy swoje dotychczasowe życie, wyjedziemy w wymarzone miejsce, założymy rodzinę i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ale był problem. Oboje byli uzależnieni od narkotyków, zwłaszcza dziewczyna była heroinistką na odwyku czy po odwyku, o którą rodzina mocno walczyła. Ostatnio nieźle się trzymała i teraz otrzymała dodatkową wolność od ograniczeń. Wyjedzie tam, zrobi to. Jednak następna scena jest zupełnie inna. Oboje z chłopakiem leżą nieprzytomni. Obok łyżeczka i strzykawka. Zanim wybrali się w podróż, jeszcze tak chcieli wykorzystać nowe możliwości. No i tylko tak, bo tej nocy dziewczyna zmarła z przedawkowania. Obraz przerażający, a za nim wielkie pytanie, co zrobisz z wolnością, jeżeli ją otrzymasz? Tak się już w życiu nauczyłem, że praktycznie za każdym razem, gdy marzy mi się wolność, od razu pojawia się pytanie, a co byś z tą wolnością zrobił? Na przykład, gdy muszę ciężko pracować i marzy mi się, że przyjdzie taki lżejszy czas, taki lajcik. Tak? A co byś, chłopie, z tą wolnością zrobił? Ta tęsknota za wolnością pojawia się szczególnie, myślę, wtedy, gdy ludzi dopadają różne nieszczęścia. Wtedy pewnie tysiące razy zadają sobie pytanie, dlaczego to spotkało akurat mnie, gdybym był wolny, wolna. We fragmencie, który dzisiaj przeczytamy, zobaczymy człowieka, którego spotkało nieszczęście, który był niewidomy od urodzenia. I pewnie nieraz myślał, dlaczego akurat mnie to spotkało i w ogóle dlaczego jest tyle nieszczęść. To pytanie pojawia się w umysłach wielu ludzi. Dlaczego jest tyle nieszczęść na świecie? Dlaczego niewinne dzieci cierpią? Gdzie był Bóg, jak była Hiroszyma, Oświęcim? I dzisiaj właśnie o tym, jak doświadczać Boga w kontekście tego dylematu, jak usłyszeć odpowiedź. Przeczytajmy pierwszą część z Ewangelii Jana 9. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Jezus wraz z uczniami przechodzi obok człowieka, którego spotkało nieszczęście. Uczniowie pytają, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice. Sednem ich pytania było właśnie to, dlaczego jest tyle nieszczęść, jaka jest przyczyna. Może w przypadku tego człowieka ktoś szczególnie zgrzeszył,
I to są następstwa. Jezus jednak odpowiada, wers trzeci, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Nie zgrzeszyli w jakiś szczególny sposób, bardziej niż inni ludzie wokół. Jeśli tak, to dlaczego był niewidomy? Jezus mówi, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Dlaczego był niewidomy? Bo Bóg chciał coś przez to pokazać. Bóg ma w tym jakiś cel. Jaki? Jaki cel ma Bóg? Co chce pokazać, dopuszczając różne nieszczęścia, kataklizmy, choroby? Popatrzmy dzisiaj na kilka miejsc w Biblii, które rzucają światło na ten temat. Pierwszym z nich niech będzie wydarzenie, jakim było kuszenie Jezusa. Ewangelia Łukasza 4. Wówczas wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Diabeł, szatan, Lucyfer to anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu. Był kiedyś wielki, zajmował bardzo wysoką pozycję, był największym z aniołów, największym ze stworzeń bożych, ale powstała w nim pewna myśl być wielkim niezależnie od Boga. Sam chciał być jak Bóg, wielkim władcą. Można powiedzieć, że chciał się usamodzielnić, samemu stać się jak Bóg. I popatrzmy, jak szatan przedstawia siebie podczas tego niezwykłego spotkania z Synem Bożym. Mówi: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jak szatan przedstawia tutaj siebie? Mówi, że dysponuje potęgą, wspaniałością i może odstąpić to komu chce. Jakie swoje dążenia ujawnił szatan przez te słowa? Chce być wielkim i wspaniałym władcą, niezależnie od Boga. Chce pokazać, że potrafi. Popatrzmy, co pisze z kolei Paweł, apostoł, o szatanie, drugi list do Koryntian 11. Szatan podaje się za anioła światłości. Szatan chce uchodzić za anioła światłości. Takim zresztą był, kiedy był poddany Bogu, był Lucyferem, to znaczy aniołem światłości. I teraz chciałby pozostać wielkim i wspaniałym, pomimo tego, że zbuntował się i poszedł drogą niezależności od Boga. Chciałby, by jego panowanie było sukcesem, że potrafi stworzyć coś wspaniałego bez Boga. A teraz popatrzmy, co Bóg odpowiada na taką próbę szatana, aby pokazać, że jest wielkim i wspaniałym władcą. Księga Izajasza 43. Abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. Bóg mówi, tylko ja jestem Bogiem i poza mną nie ma zbawcy. Nie ma innego wspaniałego władcy poza nim. I taki jest obiektywny fakt. Dlatego szatanowi to się nie uda, bo opiera się na pewnym złudzeniu, na nieprawdziwym założeniu, że bez Boga się uda. Gdy przyjrzymy się bliżej, to możemy zobaczyć, że ta postawa szatana stała się wzorem dla ludzi. Taką postawę można zobaczyć w każdym człowieku jako postawa wyjściowa. Człowiek chce pokazać, że poradzi sobie
mając postawę niezależności od Boga. Ja też? Ja też. Dotyczy to również mnie, tak jak i każdego z nas. Akurat mam to szczęście w życiu, że za każdym razem, gdy próbowałem udowodnić, że potrafię coś, chociaż nie potrafiłem, to dosyć szybko byłem z tych ścieżek zawracany i dziękuję za to Bogu. Wszystkie moje ucieczki względnie szybko się kończyły. Pierwsza moja ucieczka była po pierwszej klasie szkoły podstawowej. Było to nad morzem, na Helu, w chałupach. Byłem tam z dziadkami na wakacjach. No i gdy zaognił się konflikt z dziadkami, pomyślałem sobie, kicham na to, wracam do Wrocławia, gdzie mieszkaliśmy. Poszedłem na tory kolejowe, wiecie, te tory na Helu. Już kojarzyłem strony świata, w którą stronę do Wrocławia. Myślałem, że potrafię. Ani muszu starczyło, póki było jasno i ciepło, ale przyszła noc, ale poradzimy sobie. Zobaczyłem kuźnię kowala przy ogniu, poszedłem się ogrzać. Sprawy wzięła w ręce policja. Epizod może wydawać się zabawny. 8-letni chłopak idzie torami i chce sobie sam poradzić, ale to jest kwintesencja problemu każdego z nas. Czy dorosły człowiek, któremu wydaje się, że da radę okazać się wielkim i wspaniałym władcą nad swoim życiem, jest dużo mniej śmieszny ode mnie, gdy miałem 8 lat i wydawało mi się, że dam radę dojść torami z Helu do Wrocławia? Ludzie myślą, że osiągną wspaniałe życie bez Boga. Co Bóg odpowiada? To się nie uda. Bo są nieprawdziwe założenia. Poznacie i zrozumiecie, że poza mną nie ma władcy. To może jeszcze jeden epizod z mojego życia. Tym razem nieco później, gdy byłem w maturalnej klasie. Chciałem poradzić sobie bez Boga w kwestii innej wyprawy. Tym razem chodziło o więzi chłopak-dziewczyna, o to, z kim spędzę życie. Instrukcja wyraźnie mówiła, że się nie uda, ale ja wiedziałem lepiej. A co tam instrukcja, damy radę. Ale jak powiedziałem wcześniej, miałem to szczęście w życiu, że za każdym razem, gdy próbowałem udowodnić, że potrafię, dosyć szybko byłem z tej ścieżki zawracany. Tak i tutaj wkrótce okazało się, że zabrakło tematów do rozmowy. Bo ja miałem zaszyte pewne wartości, które nie były podzielane przez drugą stronę, a z kolei ja okazałem się produktem pod pewnymi względami nieprzydatnym do kontynuowania więzi, bo mnie zabrakło pewnych innych wartości, więc zostałem porzucony jako zbyt mało wartościowy produkt. Nie udało się udowodnić, że potrafię. No i dobrze. Ludzie myślą, że osiągną wspaniałe życie, szczęście bez Boga. Co Bóg na to odpowiada? Nie uda się. Ale człowiek ma tendencję, by dalej cisnąć do upadłego i jednak udowodnić, że się uda. Dlatego Bóg ma wobec każdego z nas pewien zamiar. Chciałby uleczyć nas z tej postawy niezależności. Chciałby, by w sercu pojawiła się postawa odwrotna. Takie przekonanie, że jednak bez Niego, bez Boga sobie nie poradzimy. Bo po prostu nie mamy do tego zdolności. Potrzebujemy więc zmienić postawę z tej rujnującej nasze życie, że sam sobie poradzę, na tą, która przynosi nadzieję, postawa zależności od Boga. A tym, co ma nam pomóc w tej lekcji, jest oglądanie skutków naszych wyborów bez Boga, naszej niewłaściwej postawy niezależności od Niego.
Powracając do szatana, jego ambicją jest poradzić sobie bez Boga, być wspaniałym władcą. Jak mu się to udaje? Jak szatanowi udaje się być wspaniałym władcą? Wystarczy włączyć wiadomości, kupić codzienną gazetę. Aha, gazet już się nie kupuje, no. Włączyć internet i możemy tam się dowiedzieć o tym wspaniałym świecie, który stworzył szatan. Choroby, epidemie, kataklizmy, nieszczęścia, niesprawiedliwość, degeneracja władzy, totalitaryzm, wojny, ludobójstwo. Jezus powiedział, że to, co spotkało niewidomego człowieka, stało się, by objawiły się na nim sprawy Boże. Jakie sprawy Boże objawiły się na niewidomym człowieku? Choroba tamtego człowieka była częścią lekcji poglądowej, którą Bóg dopuszcza. Ta lekcja pokazuje, do czego prowadzi bunt wobec Niego. Cała historia świata to jedna wielka lekcja poglądowa, do czego prowadzi bunt. Do czego prowadzi ta właśnie postawa niezależności. Takie są skutki. Ta lekcja nadal trwa i Bóg pokaże raz na zawsze przez historię świata, jakie są skutki buntu. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy jak Hiroshima, Oświęcim. On nie stracił kontroli nad światem ani na moment. Bóg po prostu pozwolił szatanowi wykazać się swoimi umiejętnościami władzy. Gdyby tego nie zrobił, zagrożenie wisiałoby nad głowami bez końca, że znowu jakiemuś Lucyferowi soda pójdzie do głowy i pomyśli, że on też może być Bogiem. I Bóg z pewnością wie, co robi. Widocznie lekcja jeszcze nie jest dokończona i w takiej epoce żyjemy. Zobaczmy, jak Jezus nazwał ten etap, czy tą epokę historii, erę historii, w jakiej obecnie się znajdujemy. Przeczytajmy następny odcinek, wersy 4 i 5. Jezus mówi dalej: potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Noc. Bóg dopuścił rządy szatana. Są one jak noc. Wszędzie można zobaczyć ponure skutki jego panowania. Ale jest też dzień. W środku nocy, w środku panowania szatana, przyszedł Jezus. Jego przyjście było jak dzień, który przyszedł po nocy. Syn Boży przyszedł na ziemię i pokazał panowanie Boga. Kilka lat działalności Jezusa to czas, kiedy Bóg pokazał swoje panowanie. Dał taki przebłysk. Zamiast chorób, uzdrowienie. Zamiast śmierci, wskrzeszenie. Zamiast głodu, jedzenie do sytości. Zamiast zagubienia, świadomość celu. Zamiast niesprawiedliwości, sprawiedliwość. Zamiast nienawiści, walki, wojny, bezwarunkowa miłość, nawet nieprzyjaciół. Ale Jezus powiedział też, właśnie w naszym fragmencie, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Już niedługo Chrystus odejdzie do Ojca i znowu zapadnie noc. Lekcja poglądowa o skutkach buntu będzie kontynuowana. Jeszcze musi przyjść wiele wojen, wiele chorób, musi przyjść Oświęcim i wiele innych rzeczy, aby raz na zawsze pokazać, do czego prowadzi droga buntu i niezależności od Boga. I rozwiązać problem
do końca. Taki plan ma Bóg. Bóg nie wpuści do nieba już tego problemu, który jest tutaj na ziemi. On sobie na to nie pozwoli. On ten problem rozwiąże. Nie można tego zmienić, chociaż niektórzy ludzie chcieliby to zmienić, żeby już wszystkich uzdrawiać. Lekcja poglądowa musi jeszcze trwać tak długo, jak Bóg zaplanował. I chcąc, nie chcąc, jesteśmy jej uczestnikami. Dlatego i my doświadczamy chorób, wypadków, dotkną nas kataklizmy, doświadczymy niesprawiedliwości i tak dalej. Ale jest jednak coś, co możemy z tym zrobić. Przeczytajmy ostatnią, trzecią część dzisiejszego fragmentu. To powiedziawszy, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Powróćmy na chwilę więc do niewidomego. Siedział i żebrał. Jego życie to była totalna noc. On również był częścią tej lekcji poglądowej. I tamtego dnia siedział jak co dzień, aż tu nagle przychodzi ktoś i zaczyna rozcierać na jego powiekach jakąś maź i słyszy: idź, umyj się w sadzawce Siloam, obmył się i wrócił widząc. Lekcja poglądowa o skutkach buntu przybrała nieoczekiwany obrót. Każdy z nas bierze udział w tej kosmicznej lekcji o skutkach buntu. Nie każdy z nas doświadczy tego, co tamten człowiek, takiego uwolnienia. Nie każdy niewidomy odzyska wzrok przez wiarę. Ale jest coś, co może zrobić każdy. Każdy z nas może poddać się pod panowanie Chrystusa, uznać Jego, uznać swoją zależność od Niego, może zmienić postawę niezależności w zależność, zaprosić Chrystusa do swojego życia. A gdy to zrobimy, gdy uznamy Jezusa Panem nad naszym życiem, wtedy możemy doświadczyć czegoś nowego. Możemy doświadczyć wspaniałości Jego panowania w naszych sercach. I chociaż na zewnątrz jest noc, ciemność, w sercu jest światło. Chociaż na zewnątrz jest wojna, w sercu mam pokój. Chociaż na zewnątrz jest choroba, pogrzeb, w moim sercu jest osobista więź z Nim i pewność życia, które nigdy się nie skończy. Na zewnątrz jest niesprawiedliwość, gdziekolwiek się obejrzymy, niesprawiedliwość, ale w sercu jest radość, satysfakcja, poczucie spełnienia, poczucie Jego sprawiedliwości jako Pana nad moim życiem. Wokół może być noc, a w sercu może być dzień. To zależy, czy zaufam Jemu, czy dokonam odpowiednich wyborów, aby On panował we mnie. Ale, jak to mówiłem na początku, zawsze jest jeszcze drugie pytanie. Co zrobimy z tą wolnością, jaką otrzymamy? Można powiedzieć, że nie być chorym to za mało. Ludzie, którzy są starsi, na przykład, ale są zdrowi, czy są już przez to szczęśliwi? Czy żyją pełnią życia? Nie być chorym to za mało. To dopiero otrzymaniem możliwości, zrobienie miejsca. Ale jest pytanie, czym je wypełnimy? Co zrobimy z tą wolnością, jaką otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi?
I chciałbym w tym miejscu odwołać się do czegoś, o czym rozmawialiśmy na naszym ostatnim obozie wspólnotowym. Był tam podany przykład nauczyciela, który wygrał konkurs na najlepszego nauczyciela w historii szkoły. Mawiał on do uczniów w ten sposób. Wierzę, że każdy z was znajdzie w życiu coś, do czego został stworzony, że będzie w tym najlepszy i szczęśliwy. Człowiek, który rozbudzał nadzieję. To była tylko fikcyjna ilustracja, ale taką właśnie osobą jest Jezus. To była ta jego cecha, ostatnia, jaką poznawaliśmy na obozie, cecha Jezusa, nadzieja, rozbudzający nadzieję. Jezus był kimś takim, kto pomagał ludziom odnajdywać to, do czego każdy z nich został stworzony, pomagał odkrywać najlepszą drogę. I właśnie na to patrzyliśmy tam na ostatnim wykładzie, szóstym. Patrzyliśmy, jak Jezus poszerzał wizję. Gdy na przykład jego uczniowie łowili całą noc, nic nie złowili, powiedział im, gdzie mają zarzucić sieci i złowili tyle, co do tej pory jeszcze nigdy nie widzieli, sieci się rwały, by poszerzyć ich wizję, wyobraźnię, by zobaczyli, że możliwe jest więcej. I tak się ciągle działo. Chodzenie po wodzie, rozmnażanie chleba, sieci pełne ryb, przenoszenie nadziei na inny poziom, by w końcu złapali to, do czego Bóg ich stworzył i przeznaczył. Ale podczas naszego obozu zostało też rzucone pewne niby niewinne pytanie czy zdanie, że i my, każdy z nas, mógłby czegoś takiego doświadczyć. My, chrześcijanie w naszej wspólnocie, Bóg nas też podobną drogą prowadzi, jak Jezus apostołów. Wśród nas też jest ogromna zachęta, ogromny stopień jakby entuzjazmu, inicjatywy, oczekiwań, nadziei. To wszystko oczywiście toczy się obok różnych trudności. Część z nas przeżywa spore trudności i potrzebuje wsparcia, zachęty, ale to nie zmienia faktu, że również w nich jest ten entuzjazm życia dla Boga, chociaż obecnie może trochę przytłumiony przez problemy. Tak czy inaczej, jest przed nami wielkie wyzwanie, byśmy i my odkrywali, każdy z nas, tą najlepszą ścieżkę przez życie, najlepszą ścieżkę, do której Bóg każdego z nas stworzył i do tego przeznaczył. Dlatego po obozie, już minęło trochę tygodni, dosyć dużo o tym rozmyślałem, poszukiwałem z modlitwą, jak pomóc chrześcijanom w naszej wspólnocie odkrywać taką najlepszą ścieżkę przez życie, do której właśnie każdego Bóg indywidualnie stworzył. I to jest dla mnie osobiście bardzo ciekawe, że za każdym razem, jak prosiłem Ducha Świętego o prowadzenie, to wyświetlał mi jedną postać z Biblii jako wzorzec tego, czego szukamy. To jest postać Barnaby, jednej z głównych postaci w Dziejach Apostolskich. Jako ktoś, kto czegoś takiego właśnie doświadczył. Ta postać, Barnaba, jest opisana bardzo plastycznie w Dziejach Apostolskich. Postać kogoś, kto przeszedł taką ścieżką maksimum i może być obrazem dla naszej wiary, dla naszego zaufania Chrystusowi, że i mnie osobiście Bóg taką drogę przeprowadzi. Barnaba pojawia się po raz pierwszy w związku z pewnym incydentem, który polegał na jego pełnym poświęcenia, ofiarowaniu. Możemy o tym przeczytać w końcówce 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. A więc
zaczął od oddania, należał do najbardziej ofiarujących. Tak naprawdę nazywał się Józef, ale apostołowie szybko zwrócili na niego uwagę i nadali mu przydomek Barnaba, czyli syn pocieszenia. A więc widocznie było tak, że jak patrzyli na niego, to ich nadzieja rosła. Następnie, gdy nawrócił się Szaweł, późniejszy Paweł apostoł, to właśnie on, Barnaba, się nim zajął. Później to właśnie jego apostołowie wysłali do innego miasta, do Antiochii, by ogarnął sprawy nowego, rodzącego się tam kościoła. Udał się wtedy też do Tarsu, odszukał Pawła, zabrał do Antiochii. Paweł stał się jego uczniem, pomocnikiem w prowadzeniu wspólnoty w Antiochii. Zabrał tam też drugiego ucznia, Marka, który tam na takim polu misyjnym nie za bardzo sobie radził, ale na przykład został autorem drugiej Ewangelii. To właśnie Barnaba był jego mentorem. To Barnaba w końcu został wysłany razem z Pawłem w pierwszą podróż misyjną jako misjonarz i założyciel wielu nowych wspólnot. I po drodze wychowywał tego właśnie największego misjonarza wszechczasów, Pawła. To tylko niektóre epizody spośród wielu jego służby z tej ścieżki, którą Bóg jego prowadził. I to była jego ścieżka. Od pierwszych decyzji wielkiego oddania wobec Chrystusa do bycia jednym z głównych narzędzi Boga w pierwszym Kościele. Pytanie, jak my możemy pójść podobną drogą? Taka droga, tak można sobie ją wyobrazić, polega na podejmowaniu coraz to kolejnych prób zaangażowania. Zrobiłaś jakiś krok oddania, to zrób następny. Podejmuj kolejne inicjatywy. Jakie? Właśnie takie, które pozwolą odkryć tą najlepszą ścieżkę, dla której Bóg stworzył. I w tym celu trzeba ciągle próbować różnych rzeczy, które w końcu to wyjaśnią. Jakie to będą rzeczy? Jakie rzeczy trzeba próbować, by odkryć tą najlepszą ścieżkę życia? Możemy ją nazwać ścieżką Barnaby. Przez ostatnie tygodnie poświęciłem sporo czasu, by o tym myśleć. I efektem, za który jestem wdzięczny Bogu, jest coś, co nazwałem ścieżką Trinum, która w sposób dosyć kompletny pokazuje, czego konkretnie możemy próbować w naszej wspólnocie, by to odkryć. Byśmy właśnie takimi rzeczami się w życiu zajmowali, najlepszymi dla nas, byli w tym coraz lepsi i w końcu najlepsi i szczęśliwi. Ta ścieżka Trinum jest już zamieszczona na naszej stronie internetowej pod nowym przyciskiem ścieżka. I tam jesteśmy zachęcani do odkrycia swojej ścieżki, dla której Bóg nas stworzył, do próbowania różnych ról. Pomoże nam w tym coś, co zostało nazwane mapą Trinum, która tam się znajduje na razie w formie opisowej, a w przyszłości mam nadzieję plastycznej, może podobnej do gry planszowej. I ona ukazuje możliwości próbowania nowych rzeczy. Ale ta ścieżka, która tam została zaprezentowana, jest inspirowana opisem duchowych darów w trzech miejscach Nowego Testamentu, z listu do Efezjan 4, Rzymian 12 i 1 Koryntian 12. Każdy z nas może się z tym zapoznać i rysować swoją mapę. Przez kolejne poziomy zaangażowania w naszej wspólnocie, przez różne role, których możemy próbować, tych ról jest tam wskazanych 37 różnych ról, w jakich możemy w naszej wspólnocie się znaleźć teraz, czy może kiedyś, a niektóre z nich wymagają jeszcze bardziej szczegółowego określania, wyboru spośród wielu opcji. Ale to wszystko jest
inspirowane Bożym Słowem, można powiedzieć czyste Boże Słowo, co jakby nadaje całości pełnego duchowego kontekstu. I taka ścieżka. Wszystko zaczyna się w życiu każdego z nas od spontanicznego zaangażowania, gdy po nawróceniu do Chrystusa, po zaufaniu Mu, jest taki czas na spontaniczne zaangażowanie, może takie różne nieokrzesane próby tego czy tamtego. Następnie trasa wiedzie przez materialne zaangażowanie. Pamiętamy, że ścieżka Barnaby wiodła przez dosyć duży akt oddania w dziedzinie materii. Sprzedał nawet jakąś nieruchomość i ofiarował. I tutaj na tej naszej ścieżce też taka możliwość jest wzmiankowana, ale w tym punkcie trzeba coś ważnego powiedzieć, że akurat w tej dziedzinie, czyli oddanie materialne w naszej wspólnocie, jest niezwykle mocne, jest, można powiedzieć, przeogromne i to bardzo dobrze, bo jeżeli wysokie oddanie w tej dziedzinie, jak w przypadku Barnaby, sprzyja rozwojowi i przyspiesza go, to w naszej wspólnocie jest to niezwykle silna strona. Wielu z nas idzie ścieżką wielkiego oddania w tej dziedzinie i to bardzo poszerza potencjał rozwoju, ale teraz szkoda by było, gdyby ten potencjał nie został wykorzystany i nie było właśnie dalszego rozwoju. I tak dalej przez te różne poziomy, aż do najbardziej zaawansowanych ról i przy okazji bardzo ciekawych. To wszystko możemy zobaczyć na naszej stronie internetowej pod przyciskiem ścieżka. Właśnie te 37 ról, a niektóre jeszcze podzielone na wiele opcji. I każdy z nas, kto chce, kto ma takie pragnienie w sercu, by właśnie doświadczyć w życiu czegoś najlepszego, do czego Bóg mnie stworzył, może będzie mógł taką swoją ścieżkę rysować, ufając Duchowi Świętemu, że poprowadzi. Każdy będzie mógł próbować różnych ról. No właśnie, byśmy odkryli to najlepsze, co Bóg ma dla nas, byli w tym najlepsi i szczęśliwi, spełnieni. Bo nie wystarczy nie być chorym, nie wystarczy być wolnym, nie wystarczy otrzymać od Chrystusa cały potencjał. Jest jeszcze pytanie, co z tą wolnością zrobimy? Dopiero wtedy doświadczymy pełni i doświadczymy tego w pełni, że chociaż wokół jest noc, jesteśmy w tej epoce, gdzie Bóg pokazuje skutki buntu, to jednak w nas, w naszym życiu może być dzień. I oby każdy z nas był historią z dobrym zakończeniem. Nie jak ten chłopak i dziewczyna, którzy otrzymali jakąś wolność, jakieś możliwości, ale co z tą wolnością zrobili? Zniszczyli swoje życie. Raczej pozytywny wzór Barnaba, syn pocieszenia. Tak, żeby jak ktoś będzie patrzył na nasze życie, to żeby był pocieszony, zachęcony, żeby rosła nadzieja na dobre spełnienie. Ale największym wzorem dla nas nie jest Barnaba, tak? To jest tylko jakby odbite światło kogo? Wiadomo, największym wzorem nadziei pozostaje dla nas Jezus, dawca nadziei. I szukając tych ścieżek, o których dzisiaj była mowa, nasze życie może pokazywać Jego wielkość. To może być ten charakter Chrystusa w nas i będzie tak, że nie skończy się na obozie, na tym czasie entuzjazmu, że tak, bardzo chcemy, ale taka będzie też reszta naszego życia. Co myślicie o tym, żeby całe nasze życie stało się takim jednym wielkim obozem? Nie możemy się doczekać.